A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do życia, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Ewangelia według Marka, 9 rozdział, 45 do 46 wersetu. Jako kaleki wejść do życia. Czy nie jest to osobliwe zalecenie? Gdy ręka, noga lub oko gorszą cię, należy je odciąć, wyrzucić. Czy nie jest to osobliwe żądanie? Czy gdy ręka, noga lub oko gorszą cię, należy je odciąć i wyrzucić? Jednak spójrzmy dokładnie na to, co Jezus Chrystus chce nam powiedzieć w tym fragmencie i skoncentrujmy się szczególnie na pojęciach gorszyć i odciąć lub wyłupić. We wcześniejszych wersetach tego urywku Pan Jezus ostrzega, aby nie zgorszyć maluczkich, to znaczy, aby nie przywieść ich swoim postępowaniem do upadku lub aby nie kłaść im pod nogi pułapki. No i tutaj oczywiście dobrze to rozumiemy, że jest rzeczą bardzo złą i niegodziwą słabszych przywieść do upadku. Jednak w jaki sposób może ręka, noga lub oko przywieść nas do upadku? Jezus Chrystus przemawia tutaj do nas językiem obrazowym, figuratywnym. Chce nam uświadomić, że w naszym wnętrzu czyhają pożądliwości, którym często nie potrafimy się oprzeć, a które w końcu prowadzą do upadku. Tak, Pan Jezus chce nam uświadomić, że w naszym wnętrzu czyhają pożądliwości, którym często nie potrafimy się oprzeć, a które w końcu prowadzą do katastrofy, do upadku. Ten upadek Biblia nazywa grzechem. Zbłądzenie jest grzechem. Kto jest szczery, ten rozpozna, że grzech ma swój początek w naszym egoistycznym i zepsutym ja. Kto w pokucie i szczerości zawoła: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, Boże, bądź miłościw mnie błądzącemu, będzie mógł doświadczyć, że Bóg oczyszcza jego serce przez wiarę, o czym mówi Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 13 werset oraz Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, werset 9. Od chwili nawrócenia będzie taki wierzący omijać wszystko, co może sprowadzić go na drogę grzechu i będzie rezygnować z tego, co w Bożych oczach jest niegodziwe, co w jego oczach, w Bożych oczach jest złe. W tym znaczeniu odcina swoją rękę czy nogę lub wyłupuje oko. Ktoś mógłby rzec, jaka z tego korzyść i jaka z tego jakość życia. Na nic sobie nie pozwalać, przecież to oznacza kalectwo w życiu na ziemi. I to jest takie spojrzenie ludzi tego świata. Jednak nie bądźmy krótkowzroczni. Lepiej jest kalekiemu wejść do życia wiecznemu, niż pójść do piekła po skorzystaniu w sposób grzeszny z uciech życia i nie pojednawszy się z Bogiem. Oczywiście lepiej odciąć całego grzesznika. W jaki sposób to zrobić? Uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, aby być zbawionym. I wtedy stary człowiek jest umarły, a nowy żyje w nowości życia. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony.
uratowany od należnej Tobie kary piekła wiecznego. Tylko przez wiarę można dostąpić zbawienia, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa.